Stworzyciel Twój Królem Królów jest. Alleluja. Wszechmocny, Wszechmocny. Stworzyciel Twój Królem Królów jest. Wszechmocny, Wszechmocny. Potężny Pan, sprawiedliwy Bóg, z miłości swej dla nas na ziemię zszedł. Od wieków jest i na wieki trwa. Król królów, Pan panów, amen. Potężny Pan, potężny Pan, sprawiedliwy Bóg, z miłości swej dla nas na ziemię zszedł. Od wieków jest i na wieki trwa. Król królów, Pan panów, amen. Potężny Pan, potężny Pan, sprawiedliwy Bóg, z miłości swej dla nas na ziemię zszedł. Potężny Pan, sprawiedliwy Bóg, z miłości swej dla nas na ziemię zszedł. Od wieków jest i na wieki trwa. Król królów, Pan panów, amen. Król królów, Pan panów, amen. W niedzielę złożyłem przyrzeczenie, że dzisiaj poinformuję was, powiem wam nieco więcej, złożę raport z mojej podróży do Kanady i Stanów Zjednoczonych, a potem oczywiście przejdziemy do dalszego ciągu rozważania Bożego Słowa. A więc tak jak się zorientowaliście, przez 5 tygodni byłem w długiej, wyczerpującej podróży. Rozpocząłem tę podróż od Toronto, gdzie odbywała się konferencja pastorów polonijnych. I byli tam pastorzy zarówno z Europy, z Hamburga, z Grecji, byli pastorzy z Brazylii, polonijni pastorzy, ci, którzy prowadzą na co dzień zbory polskie. Także oczywiście i najwięcej było pastorów z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych. I wraz z posłem Johnem Godsonem mieliśmy przywilej usługiwać podczas tej konferencji. Rozpoczęła się ona w piątek, przez sobotę, niedzielę i poniedziałek. W poniedziałek obiadem się zakończyła. Poseł Godson zaraz we wtorek wrócił do Polski, a ja udałem się do Stanów Zjednoczonych, by tam odwiedzić zbory, w których dość dawno nie byłem. Od 8 lat w tych zborach nie byłem i w związku z tym było takie zapotrzebowanie i mojego serca, i ich prośbą, aby ich odwiedzić i usłużyć Bożym Słowem. A więc z pastorem zboru w Cleveland, Ohio, po tej konferencji przejechaliśmy przez granicę kanadyjsko-amerykańską, udając się do Cleveland. Kiedy przyjeżdżaliśmy przez granicę, to kiedy oficer kontrolujący paszporty zorientował się, że ma w rękach paszport Polaka, natychmiast kazał nam zjechać na bok. No i procedura, jaka się kiedyś odbywała na wschodzie, jeśli ktoś jechał kiedyś na wschód, tym razem odbywała się, zdawałoby się, w bardzo demokratycznym kraju, jakim są Stany Zjednoczone. A więc tysiące pytań. Skąd? Gdzie, po co, świecenie w oczy, zaglądanie w oczy, dokonywanie, powiedzmy sobie, odcisku palców, no i tak dalej, i tak dalej. Bardzo szczegółowa kontrola, bardzo szczegółowe pytania. Ale kiedy w końcu już przebrnęliśmy przez tę przeszkodę,
oficer, który nas odprawiał, uśmiechnął się od ucha do ucha, mówiąc: cześć, chłopaki. Myślałem, że tylko tyle umie, ale on, okazuje się, płynnie mówił po polsku. Pytałem go w związku z tym, skąd pan zna tak doskonale język polski. No i okazało się, że pochodzi gdzieś spod Opola, to znaczy jego dziadkowie pochodzą gdzieś spod Opola. Przy nich i rodzicach nauczył się polskiego, potem był 5 lat w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie, a potem przez jakieś 3 lata w konsulacie amerykańskim w Krakowie, no i tą płynność języka polskiego zachował. No w każdym razie było miło, choć bardzo służbowo, no ale widocznie zna Polaków i w związku z tym tak szczegółowo nas kontrolował. Potem po przekroczeniu granicy kanadyjsko-amerykańskiej udaliśmy się do Cleveland, jak już powiedziałem, do Ohio. No, dla mnie ten zbór jest takim rodzinnym zborem, choćby dlatego, że tam mieszka dalsza moja rodzina, moi kuzynowie, kuzynka. No, a przede wszystkim, co jest charakterystyczne, to, że był taki czas, że ten właśnie zbór chciał mnie na pastora i próbowali zrobić wszystko, żeby mnie ściągnąć do Cleveland. No ale jak sami widzicie, nie udało im się. Jestem ciągle w Polsce, jestem ciągle w Ustroniu. To były lata 70. I tam przez 3 tygodnie prowadziłem wykłady na temat apokalipsy objawienia świętego Jana. Gdzieś się jakoś doszukali tych wykładów w internecie, no i zażyczyli sobie, żeby ten temat im także przybliżyć. Doszliśmy niestety tylko do rozdziału 14, a na resztę zaprosiłem ich albo do wieczności, albo na przyszłość. No bo nie miałem innego wyjścia, co miałem zrobić. Nie chciałem już tam dłużej z nimi przebywać. W międzyczasie na piątek, sobotę i niedzielę wyjechałem do Detroit. Detroit, jak być może niektórzy wiecie, mieszka ktoś, kto był w naszym zborze, prowadził uwielbianie. Chodzi o Piotra Chojnackiego, tego, który napisał tę pieśń śpiewaną od czasu do czasu: Polska, potrzebuje Cię. Jakoś tak tam jest w treści tej pieśni. No więc cóż, Detroit, muszę powiedzieć, że jest bardzo przygnębiającym miastem. Kiedyś było to kwitnące miasto, w którym było zlokalizowane centrum przemysłu motoryzacyjnego. Tam w zasadzie wszystkie amerykańskie samochody były produkowane, a teraz przedstawia bardzo ponury wygląd. Mnóstwo fabryk zbankrutowało, no i taka ciężka, ciężka atmosfera. Niech świadczy o tym choćby fakt, że Piotr rozesłał ponad 2,5 tysiąca zaproszeń. W każdym sklepie, zwłaszcza polskim sklepie, powywieszał plakaty. Dziesiątki osób mu obiecało, setki osób mu obiecało. On jest tłumaczem przysięgłym w sądzie i w szpitalu, więc w związku z tym ma kontakty z Polakami. Oprócz tego stroi pianina, więc odwiedzając, chodząc po domach, strojąc pianina, także zapraszał i też mu obiecali. No a wyszło po polsku. To znaczy w jaki sposób? W piątek przyszły dwie osoby, dwie starsze panie, bardzo energiczne, podeszły do przodu. Piotr podał im Nowe Testamenty. Wzięły te Nowe Testamenty, otworzyły. Czy to Kościół katolicki? Piotr odpowiada: nie. To co, Świadkowie Jehowy? Piotr odpowiada: nie. Złożyły te Nowe Testamenty, rzuciły na pierwszą ławkę w tył zwrot i bardzo szybko wyszły. Powiedziałem wtedy Piotrowi: zrobiłeś pomyłkę. Trzeba było powiedzieć, że to jest Kościół katolicki, tylko nie rzymskokatolicki. Bo Kościołem katolickim my jesteśmy. Kościół katolicki to przecież słowo katolicki oznacza powszechny. Ale że nie rzymski, to prawda. No więc po polsku było w piątek, w sobotę było trochę lepiej, przyszło chyba z 6 osób, w tym jakiś dziennikarz się tam napatoczył. No i cóż, tak było w sobotę.
W niedzielę byliśmy rano w amerykańskim zborze, bo oni w niedzielę nie mają nabożeństw. Natomiast po południu mieliśmy nabożeństwo już tylko dla tej grupy polonijnej, która tam się zgromadza. To było około 15-20 osób. No, trzeba powiedzieć, że Piotr ma tam trudne zadanie. Naprawdę ma tam trudne zadanie. Wyjechałem stamtąd w poniedziałek, a we wtorek, będąc jeszcze w drodze, dowiedziałem się, że Detroit jako miasto zbankrutowało. Pomyślałem, a dobrze wam tak. No i wróciłem z powrotem do Cleveland, by z kolei uczestniczyć tam w dwóch nabożeństwach zborów ukraińskich. Wiecie, że za czasów Reagana, a może nie wiecie, za czasów Reagana tysiące Ukraińców, Rosjan i Białorusinów wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. Tysiące. Jest ich tam wszędzie, na każdym kroku mnóstwo. Nie ma praktycznie miasta, gdzie by Ukraińcy, Białorusini albo Rosjanie nie mieli swoich zborów. Na ich tle polska praca wygląda tam bardzo, bardzo słabiutko. No i w związku z tym, o czym mówię, także w Cleveland są dwa zbory ukraińskie. W jednym jest około 500 osób, w drugim może nieco więcej. Ale są tam zbory liczące ponad 3000 Ukraińców, a więc są liczne, są to bardzo liczne zbory, zwłaszcza na zachodzie Ameryki, a więc tam jak w Kalifornii, w Sacramento i w Los Angeles. Mnóstwo ich się tam osiedliło, zresztą wszędzie jest ich pełno, wszędzie ich jest mnóstwo. No i w tych właśnie zborach emigrantów ukraińskich też usługiwałem po powrocie z Detroit. Następnie udaliśmy się wraz ze zborem w Clevelandzie na konferencję w IRE. To jest taka miejscowość, gdzie jest ośrodek konferencyjny, baptystyczny ośrodek konferencyjny, i tam zjechali się wierzący Polacy z różnych miejsc, by uczestniczyć w konferencji. Tematem tej konferencji był niebezpieczeństwa okultyzmu. No i ten temat tym razem tam prezentowałem, niebezpieczeństwa okultyzmu. Właśnie na tej konferencji w IRE w stanie Pensylwania. Stamtąd zostałem przewieziony do Filadelfii, gdzie w poniedziałek i we wtorek usługiwałem podczas nabożeństw w Filadelfii. Z Filadelfii z kolei zostałem odtransportowany w okolice Nowego Jorku, gdzie w St. Amboy usługiwałem na dwóch nabożeństwach, no i w Nowym Jorku na dwóch nabożeństwach. Także usługiwałem tam w tych okolicach na czterech nabożeństwach. No i w końcu poniedziałek, tydzień temu, no nieco ponad tydzień temu, wieczorem wyleciałem z Nowego Jorku, a dokładnie rzecz biorąc z Newarku, by bez jakichkolwiek problemów, zwykle te problemy w podróży się zdarzają, ale powiadam, nie ma to jak niemiecka dokładność, precyzja, bo tym razem leciałem niemieckimi liniami, a więc Lufthansą, i nie miałem żadnych ani opóźnień, ani żadnych innych problemów z bagażem czy z czymkolwiek innym, zarówno w tamtą stronę, jak i z powrotem. Wylądowałem wieczorem, po południu w Warszawie, no i na wieczór dotarłem do domu. I z tego się chyba najbardziej cieszę, że wróciłem po 5 tygodniach z powrotem do domu. W każdym razie wszyscy oni was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiają. I ja muszę uważać, co mówię, bo prawdopodobnie za tydzień albo za dwa, jeśli nasi kamerzyści zrobią program, to prawdopodobnie już to będą oglądać i będą słuchać, co ten pastor Michał Chydzik o nich tam w Ustroniu opowiada. Więc pozdrawiam was serdecznie. Wszystko, co powiedziałem, jest prawdą i wszystko mówię dobrze, jak słyszycie. Pozdrawiamy was w każdym razie tutaj z Ustronia i cieszymy się, że nas słuchacie. A prawdą jest, że nas słuchają.
oglądają, słuchają i stąd wiedzą jakie tematy poruszam, a więc i o apokalipsie, i o okultyzmie, i dlatego te tematy sobie poruszaliśmy. No to byłoby tyle. Nie wiem, czy tam ktokolwiek był, kto nas zna. Nie wiem, czy znaliście Henryka Hukisza, no Piotra Chojnackiego oczywiście z rodziną, ale Henryka Hukisza, byłego pastora w Poznaniu pewnie niektórzy może kojarzycie, także pozdrawiał wszystkich wierzących w Polsce. No i wszyscy ci, którzy tam byli zgromadzeni, pozdrawiają. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć tyle, że mam jakby przegląd pracy polonijnej w Stanach Zjednoczonych od lat 70. I trzeba przyznać, że niestety ta praca chyli się coraz bardziej ku upadkowi. Nie dlatego, że bracia, pastorzy, którzy tam są, nie pracują. Nie, tylko to jest problem językowy, bo starsze pokolenie, a więc to pokolenie, które wyjechało z Polski, nie nauczyło się jeszcze języka angielskiego, więc dla nich muszą być organizowane nabożeństwa w języku polskim. Bo oni się nie nauczyli, albo nie nauczyli się w takim stopniu, żeby móc zrozumieć kazania w języku polskim w amerykańskich zborach. I w związku z tym dla nich są organizowane nabożeństwa w języku polskim. Natomiast to młodsze pokolenie, które już się tam urodziło, albo jako młodzi wyjechali stąd, no to już w szkołach doskonale sobie radzą z językiem angielskim i dla nich z kolei stanowi teraz problem język polski. Oni języka polskiego nie rozumieją. I w tej sytuacji wolą iść do zborów amerykańskich, ponieważ to są liczne zbory, duże zbory, ponieważ tam jest ciekawszy program, są zajęcia dla dzieci, dla młodzieży i tak dalej, różnego typu programy, no i wolą iść tam. No i najczęściej zbory tamtejsze, nie dość, że są małe, bo są małe, no tak 20-30 osób, to na dodatek jeszcze są to przeważnie ludzie już w wieku sędziwym, starszym. Młodzież, dzieci z reguły są w amerykańskich zborach. No i staliśmy przed takim oto pytaniem, rozmawiając z pastorami na konferencjach, co dalej? Czy zlikwidować, zamknąć pracę polską? Moje zdanie było takie i pozostaje takie. Dopóki choćby jeden był, który nie rozumie języka angielskiego, to trzeba dla niego, aż odejdzie z tej ziemi, usługiwać po polsku. No bo jakie wyjście z sytuacji? A kto wie, być może znowu kiedyś nastąpi emigracja, tak jak postsolidarnościowa emigracja. Być może znowu kiedyś drzwi się otworzą i Polacy zaczną tam przyjeżdżać, no to wtedy będą już zbory przygotowane, aby ich przyjąć. Na razie to właśnie ten dylemat, co zrobić, skoro tych ludzi uczęszczających do polonijnych zborów jest bardzo, bardzo niewiele. No a przyznać też trzeba, że ci, którzy tam są Polacy, bo jest ich mnóstwo, na przykład w takim Clevelandzie jest ich około 200 tysięcy. Posłuchajcie, Polaków na świecie, czego się tam dopiero dowiedziałem, jest około 20 milionów. Prawie tyle, co w Polsce. W Polsce jest 35 milionów, a tam jest 20 milionów, tak mówią statystyki. No ale te wszyscy Polacy są bardzo ściśle związani z dominującym kościołem. Wiecie jakim, nie będę wymieniał, ale bardzo silno są związani z kościołem. Praktycznie każda grupa, każdy dom polski, są tam takie domy polonijne, polskie, gdzie się Polacy gromadzą, są pod kontrolą duchowieństwa. Nawet są i takie przypadki, że jeśli władze amerykańskie chcą jakiegoś Polaka zatrudnić, to dają ofertę do kościoła. No a już wiadomo, że jeśli ktoś szuka pracy i idzie do kościoła, to go odpowiednio prześwietlą i tylko odpowiednie osoby tę pracę dostają, otrzymują. Także sytuacja protestantów w ogóle, Polaków jest tam dość skomplikowana, dość trudna. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o fanatyczne związanie z Kościołem, to jest ono chyba jeszcze tam większe na obczyźnie niż tu w Polsce. I w związku z tym no, skomplikowana jest sytuacja pastorów, którzy służą wśród Polonii amerykańsko-kanadyjskiej.
To byłoby już chyba tyle. Dość już tych opowiadań. A teraz już przejdziemy chyba do naszego tematu. A drodzy bracia i siostry, chciałbym króciutko przypomnieć, bo mieliście prawo zapomnieć, o czym mówimy. Mówimy o konieczności przemiany naszego charakteru, w cudzysłowie duszy. Wolą Bożą jest nie tylko to, abyśmy się narodzili na nowo. Tak, Bóg nie chce śmierci żadnego grzesznika. Chce, aby się wszyscy narodzili na nowo. Chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Bóg chce zbawić każdego człowieka. Ale samo narodzenie się na nowo to jest tylko początek. To są drzwi. To jest początek. Bo po nowonarodzeniu się sytuacja, problem się nie kończy, on się w zasadzie zaczyna, bo Pan nie tylko chce, aby nasz duch narodził się na nowo, ale jak pamiętacie, mówiłem ostatnio, że Pan także chce, aby nasza dusza doznała przemiany. Inaczej mówiąc, aby nasz charakter doznał przemiany. Pamiętacie to słowo, które cytowałem z pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan z rozdziału 5, a wiersz 23, gdzie jest powiedziane tak: a sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc nasz Pan nie tylko chce, aby nasz duch był doskonały, ale także nasza dusza, inaczej charakter, aby był doskonały, a także nasze ciało, aby było uległe duchowi. Ale o tym w swoim czasie. W każdym razie dzisiaj mówimy w dalszym ciągu o naszej duszy. I muszę powiedzieć tak, że nie zawsze sobie zdajemy sprawę, jak wiele zależy od tego, czy nasza dusza jest przemieniona, czy nie. Posłuchajcie, co mówi Jan, apostoł Jan w trzecim liście, w drugim wierszu. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza twoja. Spróbujcie to przemyśleć, co mówi tutaj Jan. Zauważcie, że Jan tu uzależnia nasze powodzenie, różnorakie powodzenie, od powodzenia naszej duszy. Jeśli nasza dusza ma się dobrze, to wynikałoby z tego wiersza, że wszystko inne będzie prosperować. Jeśli nasza dusza się ma źle, nasza dusza ma się źle, to wszystko jakby też się komplikuje. Dlatego psalmista powiada do swojej duszy: dlaczego się trwożysz, duszo moja? Dlaczego się lękasz? Widzicie, jeśli dusza jest nieudoskonalona, charakter nieprzemieniony, to wtedy gdzieś tam się pojawia lęk, strach, obawa. No i siłą rzeczy, jeśli ktoś trwa permanentnie, stale w stanie lęku, trwogi, bojaźni, to się potem przenosi i na stan jego zdrowia. Dlatego Jan powiada: ja się modlę o to, abyś był zdrów, abyś się miał cieleśnie, a więc by ciało twoje było tak zdrowe, jak się ma dobrze twoja dusza. A więc żeby ciało było zdrowe, to musi być również zdrowa nasza dusza. Człowiek ciągle się bojący, ciągle mający obawy, lęk, trwogę, no musi się spodziewać. Żyjący w depresji musi się spodziewać, że wkrótce mogą się pojawić wrzody żołądka, wrzody odbytnicy albo coś w tym rodzaju. Bo to niestety przechodzi na ciało. Dlatego bardzo często, zresztą lekarze mówią, że 75% chorób ciała wywodzi się gdzieś z duszy ludzkiej. I w związku z tym bardzo często zaczyna się leczenie ciała od uzdrowienia psychiki, uzdrowienia duszy ludzkiej. Jeżeli nastąpi uzdrowienie w duszy ludzkiej, w psychice, to jest 50% jak gdyby gwarancji, że nastąpi także uzdrowienie ciała.
A zatem tak wiele od duszy zależy, tak wiele od ciała zależy. Od charakteru zależy, od ciała, od duszy zależy. I w tej sytuacji zadajmy sobie pytanie, skoro mamy mówić i mówimy o przemianie charakteru, to zadajmy sobie pytanie, co to jest charakter? Co to jest charakter? Odpowiedź jest następująca. Charakter jest to wewnętrzne życie człowieka. Charakter to jest to, kim człowiek jest, jego myśli, jego pragnienia, jego dążenia, jego reakcje. A więc charakter to jest to, czego nie widać może na zewnątrz, ale to jest nasze wnętrze, to jest ten wewnętrzny człowiek. To jest charakter. I chciejcie zauważyć, że pierwsza cywilizacja, a więc cywilizacja przedpotopowa, tym się charakteryzowała, że miała zepsuty charakter, że miała zły charakter, że charakter ich był nieprzemieniony. Posłuchajcie, co mówi pierwsza księga Mojżeszowa, 6:5. A gdy Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli, a więc to, o czym mówimy, oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Być może ci ludzie na zewnątrz nie wszyscy byli tacy źli, ale tam wewnątrz była ta zgnilizna, ten wewnętrzny człowiek był chory, charakter był nieprzemieniony, bo też i nie mógł, nie był przemieniony i w związku z tym to, co było wewnątrz, wychodziło na zewnątrz. Bo drodzy bracia i siostry, to kim my jesteśmy, decyduje o tym nasz charakter. Czy pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? A powiedział, że właśnie z wnętrza serca ludzkiego wychodzi co? Wszelkie zło. A więc nieprzemieniony charakter to jest coś wewnętrznego. Charakter to jest coś wewnętrznego, co wychodzi na jaw, co wychodzi na zewnątrz. Słowo charakter, może od tej strony zacznijmy. Słowo charakter pochodzi od greckiego słowa charasso. A to słowo charasso oznacza podobieństwo, wzór. I tego słowa charasso Grecy używali w takich wyjątkowych sytuacjach. Kiedy? Używali go podczas bicia monet. W jaki sposób to się działo? Kto pracował w kuźni, ten wie, co to jest stempel. A więc były stemple i tutaj na końcu tego stempla był wyrzeźbiony wizerunek cesarza, króla albo kogoś, kto wydał to polecenie, aby następowało stemplowanie. I co się działo? Działo się tak, że podsuwane były monety i wtedy ten stempel upadał na tę monetę i odciskał wzór harasso, odciskał wzór na tej monecie. A zatem moneta, która była wypuszczana, zawierała wzór cesarza, króla i tak dalej. Duch Święty, kochani, chce także odcisnąć na nas harasso, wizerunek. Na naszym życiu Duch Święty chce, jak na tej monecie kiedyś w starożytności, chce na naszym życiu odcisnąć harasso, czyli wzór, podobieństwo. Ale czyje podobieństwo Duch Święty chce na moim życiu odcisnąć? Czyje podobieństwo, czyj wzór Duch Święty chce odcisnąć na twoim życiu? Czyje? Jezusa Chrystusa, natury Chrystusa Jezusa. A więc to, kim Jezus jest, Duch Święty chce odcisnąć na moim życiu i na twoim życiu. Przypatrzmy się może trzem miejscom Bożego Słowa, by się co do tego przekonać. Drugi list apostoła Piotra, rozdział pierwszy. Drugi list apostoła Piotra, rozdział pierwszy, wiersz trzeci i czwarty. Boska jego moc
obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. A więc Duch Święty chce odcisnąć na nas stempel, pieczęć, znak. Chce przekształcić naszą naturę na naturę podobną do natury Chrystusowej. Drugie miejsce, list apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, 29 wiersz. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. I znowu jest tu mowa o tym samym, że Duch Święty usilnie pracuje nad tym, aby na nas odcisnąć stempel, pieczęć Jezusa Chrystusa, abyśmy się stali podobni do Niego, abyśmy się stali podobni do obrazu Syna Jego. I wreszcie trzecie miejsce, ostatnie, które chcę zacytować, to jest pierwszy list Jana, rozdział trzeci, wiersze pierwszy i drugi. Popatrzcie, posłuchajcie, co Jan pisze. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi, halleluja, jesteśmy. Tak, uświadommy sobie to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Powiada Piotr, ponieważ nie uczestniczycie w wyuzdanych praktykach tego świata, świat was nie rozumie, świat się do was nie przyznaje. A może inaczej, wy się do świata przyznać nie możecie, bo powiada apostoł Paweł, odłączcie się, powiada apostoł Paweł, nie przypodobywujcie się do tego świata. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Jeśli świat się do mnie przyznaje, to biada mi. Jeśli świat się do ciebie przyznaje, biada ci. To znaczy, że się spoufaliłeś z tym światem, upodobniłeś się do tego świata i nie ma między tobą, mną, a światem żadnej różnicy. Świat nas nie powinien akceptować. To znaczy, nie powinien akceptować naszego sposobu życia. Ale czytajmy dalej. Wiersz drugi. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Prawda? Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. No i właśnie, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy albo nie będziemy. Daj Boże, żebyśmy byli. Będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I na tym właśnie, do tego właśnie sprowadza się praca Ducha Świętego, to odciskanie stempla na naszym życiu. To odciskanie stempla na naszym życiu. I jest to, chcę powiedzieć, bardzo, jeszcze raz powiedzieć, bardzo ważne. Dlaczego? Bowiem Biblia ostrzega nas. Weźmy sobie to do serca. Biblia ostrzega nas, że istnieje zagrożenie, że istnieje niebezpieczeństwo. Na czym polega to niebezpieczeństwo? To niebezpieczeństwo polega na tym, że w ostatecznych dniach, powiada apostoł Paweł, kościoły wypełnią się tak zwanymi pozorantami. Co to znaczy? A może najpierw przeczytajmy to miejsce Bożego Słowa. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział 3, wiersz 5. Którzy przybierają, a więc niektórzy ludzie, którzy w ostatecznym czasie, bo tutaj Paweł mówi w wierszu 3, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne, i że w ostatecznym czasie niektórzy będą przybierać pozór pobożności, podczas gdy życie ich będzie zaprzeczeniem Jego mocy
I nawet apostoł Paweł idzie dalej, mówiąc, tych się wystrzegaj, bo to są obłudnicy. Obłudnicy, którzy udają, że są chrześcijanami, ale tak w rzeczy samej nie są chrześcijanami. Inaczej mówiąc, to są ludzie, którzy chodzą w maskach. Swego czasu mówiłem o pewnej wizji, którą miał pewien młody człowiek o ludziach uczęszczających do kościołów. Nie daj Boże, byśmy do nich należeli. O ludziach, którzy przez cały tydzień chodzą, żyją, tak żyją, że nikt by nie rozeznał, czy są w świecie, czy są wierzącymi, ale gdy tylko wbiegają do przedsionków kościołów, podchodzą do wieszaków, ubierają maski i w kościele są święci, trzy razy święci, na ołtarze wyniesieni. Ale wystarczy, że się nabożeństwo skończy, schodzą, zdejmują maski i są dalej takimi, jakimi byli poprzednio. A więc pozoranci, pozorują, udawają, obłudnie udają chrześcijan. I takimi ludźmi, powiada apostoł Paweł, w ostatecznym czasie napełnią się kościoły. Również Pan Jezus przed taką postawą ostrzegał. Ostrzegał również nasz Pan przed taką postawą. Spójrzmy na Jego ostrzeżenie. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, wiersz 22 i wiersz 23. W owym dniu, tu mówi także o czasach ostatecznych. W owym dniu wielu mi powie, Panie, 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 czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A więc zdawałoby się, że są to pierwszej klasy chrześcijanie, charyzmatycy, zielonoświątkowcy. A więc ludzie, którzy wiedzą, co to jest moc i autorytet imienia Jezus. Wierzący w dary Ducha Świętego, praktykujący dary Ducha Świętego. A wtedy Pan Jezus powiada dalej w 23 wierszu, wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Wynika z tego, że ci ludzie, choć praktyki chrześcijańskie wykonywali, w rzeczy samej ich charakter nigdy nie doznał. A wy powtórzcie, przemiany, dotknięcia. To harasso nie zostało na nich odciśnięte. Pozostawali jako poganie, choć czynili rzeczy, zdawałoby się, jak najbardziej chrześcijańskie. I niech nas Bóg przed tego rodzaju obłudą strzeże. Idąc dalej, Ewangelia Marka, bo to jest drugie miejsce, gdzie jest o tym mowa. Ewangelia Marka, rozdział siódmy, wiersze 21 do 23. Oto co Pan Jezus mówi. Pan Jezus mówi to, co ja przed chwilą także tutaj już próbowałem zacytować. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza i kala człowieka. A więc to wnętrze, to ten charakter człowieka musi być przemieniony, bo charakter to jest to, co człowiek myśli, o czym człowiek myśli, co człowiek planuje, jego wewnętrzna postawa, to jest charakter. I trzeba powiedzieć tak jeszcze raz, może się zdarzyć, że człowiek narodził się na nowo, ale jego charakter nie został przemieniony. I wtedy mówimy, że to jest cielesny człowiek, nieprzemieniony, nieodrodzony człowiek, choć się narodził na nowo. Apostoł Paweł, choć był wielkim apostołem, także z tym miał problemy. Bo przemiana ludzkiego charakteru to nie następuje tak, jak następuje nowonarodzenie. Nowonarodzenie to tak jak urodziny. A więc człowiek się rodzi ileś tam godzin, ale w końcu się urodzi. Na nowo narodzi się człowiek także potrafi w jednej chwili, w jednym momencie. Ale wychowywanie tego dziecka, dorastanie tego dziecka, które się urodziło, to jest jakiś proces trwający ileś tam lat.
A w zasadzie to 90-letnia matka do 70-letniego syna mówi: synalku. Więc ciągle jeszcze go traktuje jak baby, które trzeba wychowywać. W związku z tym to dorastanie duchowe, ta przemiana charakteru trwa, trwa i trwa. Apostoł Paweł także podkreśla, mówiąc o sobie, posłuchajcie, co mówi. Apostoł Paweł o sobie, pisze w rozdziale 9, wierszu 27, tak oto pisze, w wierszu 27, i to jest uwaga skierowana pod moim adresem, pod adresem nas, kaznodziei, gdy apostoł Paweł mówi: ale umartwiam ciało moje. Nie chodzi o ciało to, które widzimy, chodzi o starą naturę. Ale umartwiam starą naturę i ujarzmiam, bo posłuchajcie, do czego może dojść. Posłuchajcie, do czego może dojść. Bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzuconym. Czy taki przypadek może zaistnieć? Czy ksiądz mówiący z ambony, nauczający innych, pastor mówiący za kazalnicy, nauczający innych, może być odrzucony, czy nie może? Gdyby taka ewentualność nie istniała, Paweł by tego nie napisał. Tym bardziej nie napisałby tego o samym sobie. Ale kiedy taki przypadek może nastąpić? Może nastąpić wtedy, kiedy innym się zwiastuje, a samemu się nie pracuje nad przemianą swojej natury. Nie umartwia się swojej starej natury. A więc chciałbym, żebyśmy to zrozumieli, że jest to niezwykle ważne, abyśmy po nowonarodzeniu uświadomili sobie, że to nie jest koniec, że to jest teraz początek dłuższego procesu, na czym to polega, będziemy mówić później, polegającego na przemianie naszej natury. I czasem zdarza się, niech nas także Pan przed tym zachowa, zdarza się dość trudna sytuacja, która polega na tym, że ludzie objawy swojej starej natury, a więc swojego nieprzemienionego charakteru, przypisują diabłu, uciekając w ten sposób od odpowiedzialności. Ileż to razy słyszymy: no zdenerwowałem się, diabeł mnie skusił. No chwileczkę. Zdenerwowałeś się, co, diabeł cię skusił, czy to twoja stara natura nie została jeszcze na tyle przemieniona, żeby się nie denerwować? Jak myślisz? Nie zrzucajmy za wszystko odpowiedzialności na diabła. On siedzi na płocie i płacze i narzeka, że ci chrześcijanie go za wszystko posądzają. Ale jeśli my zrzucamy odpowiedzialność siebie na diabła, to znaczy, że nie widzimy potrzeby przemiany naszej natury. Pracy nad sobą. To jest takie spychomania. To tak jak Bóg stanął przed Adamem: Adamie, cóżeś ty to zrobił? Ja? Ja nie, to Ewa. Ewa, cóżeś ty to zrobiła? Ja? Nie, wąż. I nie ma odpowiedzialności. Ja już wam mówiłem, że kiedy byłem małym chłopcem, a coś z moim bratem zbroiliśmy, a mama nas do galopu brała, to ja najczęściej mówiłem: to nie ja, to Józek. A Józek: to nie ja, to Michał. A już kiedy mama była bardzo blisko nas, tośmy obaj jednogłośnie orzekali: samo się zrobiło. Ani ja, ani on. Samo się zrobiło. Ale takiej możliwości nie ma. Nie zrzucajmy odpowiedzialności na diabła, że to on jest winien, że my ciągle jeszcze dajemy się ponosić objawom starej natury. Inny problem pojawia się wtedy, kiedy przypisujemy objawy starej natury dziedziczności. Ja już często słyszę, jak niektórzy mówią, nic na to nie poradzę. Ja już się taki urodziłem i taki już będę. To źle, jeśli ktoś tak myśli. Takim się urodziłeś, ale Bożą wolą jest, aby na tobie był odciśnięty stempel, charakter, natura Jezusa Chrystusa. Czy rozumiecie, co chcę powiedzieć? Musi się to dokonywać w nas.
ta przemiana powinna następować. A więc nie uprawiajmy spychomanii, nie mówmy, że to nie my, tylko diabeł mnie skusił, że znowu zaglądnąłem do pornograficznych stron. Nie, to nie diabeł cię skusił. Sam tam wlazłeś, jeśli tam wlazłeś. Nie uprawiajmy spychomanii, spychając na dziedziczność, że taką już odziedziczyłem naturę po ojcu czy po matce i ja nie jestem temu winien. Nawet jeśli tak, to Bóg chce przemienić twój charakter, nasz charakter. Jeszcze kiedyś słyszałem inną wypowiedź. Widocznie to nie przeszkadza Duchowi Świętemu, skoro mnie używa. To, że się denerwuję, to, że potrafię splotkować, obmawiać, oskarżać, no widocznie to Duchowi Świętemu nie przeszkadza. Odpowiadam, przeszkadza. Zasmuca Ducha Świętego. Przeszkadza. A zatem istnieje konieczność pracy nad naszą starą naturą. Chcemy popatrzeć teraz na niektóre miejsca Bożego Słowa. Otwórzcie może list apostoła Pawła do Efezjan, czwarty rozdział. Czwarty rozdział, dwudziesty drugi wiersz. I tu Paweł mówi o starym i nowym człowieku. I oto w wierszu 22 powiada tak. Zewleczcie z siebie starego człowieka. Jeszcze raz. Zewleczcie z siebie starego człowieka. Pytanie moje jest następujące. Kto ma zewlec z nas starego człowieka? Pan Bóg? No? Pastor? On sam potrzebuje, żeby z niego zewleczono starego człowieka. Kto więc ma zewlec z nas starego człowieka? Pokażmy na siebie i powiedzmy my. Ja muszę zewlec z siebie starego człowieka. A dalej czytajmy, wiersz 24. A obleczcie się w nowego człowieka. Kto ma nas oblec w nowego człowieka? Kto? Pastor? Ksiądz? Chciałbym, żeby to tak było. Pójdę na pielgrzymkę do Częstochowy i będę obleczony w nowego człowieka. No to nie tak funkcjonuje. To nie w ten sposób. Kto ma nas oblec w nowego człowieka? My sami. Czy to zauważacie? Czasem ludzie przesadzają z tą łaską Bożą. Wszystko łaska Boża. My nic już nie mamy do zrobienia. Łaska Boża. Skoro jeszcze potrafię obmawiać, denerwować, no to widocznie jeszcze łaska Boża mnie nie dotknęła. No czy tak można? Czy tak można Boga obarczać odpowiedzialnością za objawy naszej starej natury? Nie, wydaje mi się, że to nie tak. Coś innego Słowo Boże ma na myśli. Przejdźmy jeszcze do jednego miejsca. List apostoła Pawła do Galacjan. List apostoła Pawła do Galacjan, rozdział 5, wiersz 24. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa. Należysz do Niego? Jeśli nie, to zrób wszystko, żebyś do Niego należał. Ale zwróć uwagę dalej. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Kto ukrzyżował ciało tych, którzy należą do Chrystusa? Żołnierze rzymscy przybili nasze ciała z pożądliwościami, a więc objawami starej natury? Żołnierze rzymscy nie. Kto? Kto ma ukrzyżować swoją starą naturę? Kto? No, my! My! Nikt inny tego za ciebie nie zrobi. Ona należy do ciebie. Twoja wola o tym decyduje. Możesz, nie musisz. Jeśli ukrzyżujesz,
podobizna Jezusa będzie na tobie odciśnięta. Jeśli nie, pozostaniesz starym człowiekiem, znaczy człowiekiem chodzącym według ciała, a nie według ducha. I skracając, chcę powiedzieć, to my decydujemy. To my decydujemy, czy ciało będzie ciągle dochodzić do głosu, czy nie. No to my decydujemy. No wreszcie ten alkoholik, on decyduje. To wreszcie ten narkoman, on decyduje, czy weźmie, czy nie weźmie. A więc to my decydujemy, czy objawy starej natury zostaną ukrzyżowane, przestaną istnieć, czy też nie. Także decydujemy, czy ta przemiana naszej starej natury będzie następować szybciej, czy wolniej. A zapoznajmy się teraz z niektórymi cechami starej, nieprzemienionej natury człowieka. Inaczej z nieprzemienionym charakterem człowieka. Jakie są te objawy? Czy są jakiekolwiek objawy świadczące o tym, że nasza stara natura jeszcze nie jest albo w ogóle przemieniona, albo nie do końca przemieniona? Czy są? Są pewne objawy. Jakie? Człowiek, który ma nieprzemienioną naturę, który żyje po cielesnemu, oto czym się charakteryzuje. Obraża się na przykład. Krzywo na mnie popatrzył dzisiaj ten brat. Obraża się. Nikt z was się już nie obraża? Ja się obrażam. Czyli też jeszcze muszę pracować nad ukrzyżowaniem starej mojej natury. Nie obrażam się, jak mnie ktoś chwali. Ale obrażam się, jak ktoś mnie krytykuje. Wy nie? Oj, to chętnie się zapiszę do was do szkoły, żeby się nauczyć tego. Co dalej? Gniewa się. No, okazuje się, że nawet w chrześcijańskich małżeństwach istnieje taka szkoła ciche dni. Ktoś mi ostatnio powiedział, wiesz bracie, to się zdarzyło podczas cichych dni z moją żoną. Ja mówię, a na czym to polega? No po prostu przez tydzień nie rozmawialiśmy. Ciche dni. Pytam, dlaczego te ciche dni? No bo się pogniewaliśmy, bo się pokłóciliśmy. Ciche dni, gniewa się. Nie potrafi przebaczyć. To jest objaw starej natury. Nie potrafi zapomnieć. Polskie powiedzenie. Ja ci to przebaczam, ale do deski grobowej ci tego nie zapomnę. Nie potrafi uniżyć się. Nie potrafi przeprosić. Dalej, stara natura cechuje się także zmiennością nastrojów. O, raz jest entuzjastyczny. Halleluja, halleluja, halleluja. Ale ktoś na niego popatrzył i już przychodzi, pastorze, jestem w dołku. Jeszcze dobrze nie wyszedł z kaplicy, bo ktoś się na niego krzywo popatrzył. Wiesz, przeżywam dołek. I znowu w górze, i znowu w dole, i znowu w górze, i znowu w dole. Szczyty i doliny, dołki i uniesienia. To są objawy starej natury. Taki człowiek, który ma nieprzemienioną, nieukrzyżowaną starą naturę, często ma problemy sam z sobą. Toczy się w nim bowiem wewnętrzny konflikt. Duch zmaga się ze starą naturą. Nigdy nie mieliście takiego zjawiska? Na pewno, ja też. No nie usprawiedliwiam się, ale nawet wielki apostoł Paweł wykrzyknął kiedyś, kiedy zmagało się w nim to, co dobre z tym, co złe. Och, nędznyż ja człowiek. Któż mnie wyzwoli z tego ciała śmierci? Nawet on zmagał się ze starą naturą. No, ale to nas nie usprawiedliwia. To nas nie usprawiedliwia. Bo zasada jest taka, nie wolno tolerować starej natury. Tolerowanie objawów starej natury to dawanie przystępu diabła. Diabłu.
Dlatego Paweł pisze, nie dawajcie przystępu diabłu. Kto się gniewał, kto kradnie, kraść przestanie, a kto się gniewa, no niechże się gniewa, ale tylko do zachodu słońca. Zachód słońca kasuje wszystko. A więc te z 4 rozdziału listu do Efezjan od 22 do 26 wiersza mówią nam o cechach starej natury, których nie wolno tolerować. Ci, którzy tolerują objawy starej natury, wiecie, co apostoł Paweł napisał? W 5 rozdziale, w 21 wierszu napisał, że ci, którzy tolerują, pogodzili się z objawami starej natury, nie zmagają się z nią, nie krzyżują swojej starej natury, ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. No i końcowa myśl, przyspieszam trochę. Jak przezwyciężyć starą naturę? Jak ukrzyżować tę starą naturę? Apostoł Piotr powiada, że powinniśmy dołożyć starań, jeśli chcemy, aby nastąpiła przemiana naszego charakteru. Czyli to się nie dzieje bez naszego udziału. Musimy dołożyć starań, aby nastąpiła przemiana naszej starej natury. W jaki sposób to się dzieje? Pierwsza rzecz, często jej nie rozumiemy. Bóg dopuszcza, wprowadza nas w taką sytuację, że zaczynają się objawiać cechy naszej starej natury. Ten ktoś cię nie musiał nadepnąć na nagniotek, ale akurat ci nadepnął. Czy rozumiecie, co chcę powiedzieć? A wiecie, po co nam nadepnął? Żebyś go... Nie po to. Tylko żebyśmy zrozumieli, żebyśmy poznali, że mam jeszcze problem z gniewem. Ja sobie zawsze myślałem, że potrafię znieść na przykład ostrą krytykę. Ale okazuje się, że nie. Bóg wprowadza nas niekiedy w takie sytuacje, które nam pokazują, kim my jesteśmy. Stawia nas przed lustro i wtedy nagle patrzymy na siebie i widzimy jakiś uszczerbek. Ale czy myślicie, że Bóg to czyni po to, żeby nas obciążać? Żeby nam uprzykrzać życie? Nie, Bóg tego nie czyni po to. Bóg czyni tak po to, aby nas udoskonalić. Co to znaczy? Abyśmy nie mówili, wszyscy ludzie tak robią, wszyscy się denerwują, wszyscy plotkują, przecież mnie też oplotkowali, przecież mnie też obgadali, to dlaczego ja mam tego nie robić? Może cię właśnie oplotkowali, obgadali po to, żebyś zrozumiał, jak to jest źle być, jak to jest źle, jeśli się kogoś oplotkowuje albo kogoś obmawia. Ale w każdym razie Bóg nas wprowadza bardzo często w takie trudne sytuacje po to, żebyśmy odkryli to w sobie. Bo człowiek ma tendencję do tynkowania, do zakrywania, do chowania pod dywan. W związku z tym Bóg nam to pokazuje. Ale po co nam to pokazuje? Jeszcze raz powiadam. Nie po to, aby nas w ten sposób obciążać, odbierać nam pokój, radość. Nie. Po to, żeby nam pokazać, że mamy jeszcze z tym problem. Prawda? Że jeszcze tutaj mamy z tym problem. No i co wtedy? No, żebyśmy wtedy mogli przyjść do Niego i powiedzieć, Panie, mam jeszcze z tym problem. Na przykład mówię do mężczyzn, nie mogę przejść obok pięknej kobiety, żeby się za nią nie oglądnąć. Ale to kobieta powiedziała. A więc mam z tym problem. Mam z tym problem. Panie, mam z tym problem. Mam problem, żeby nie podejrzewać, bo ktoś przyjechał pięknym samochodem. No tak. Mam problem. A więc Bóg nam to pokazuje, te nasze słabe strony naszego charakteru, nie po to, żeby nas wdeptać, ale po to, żebyśmy to otworzyli przed Nim. Żebyśmy to otworzyli, żeby w to miejsce Boża łaska, Boże światło mogło dotrzeć. Ja wam już chyba mówiłem i na tym zakończę pewnie, bo już czas jest po temu. Kiedy miałem, nie wiem, ileś tam sześć czy ileś lat, brat, który w tej chwili, który niedawno umarł w Kanadzie, wziął mnie, żebym mu pomagał przy pracy na roli, na polu.
a mieliśmy takiego dużego konia. Ja tego konia jakoś tak trzymałem i prowadziłem tego konia między rzędami ziemniaków, a ten koń, żeby opędzić się od muchy, pociągnął głową w drugą stronę, a ja taki brzdąc poleciałem, padłem pod nogi. A koń jak koń, idąc, stanął mi na nogę, na lewą nogę, zdarł mi praktycznie całą skórę. Wtedy się aż tak bardzo nie przejmowano dziećmi jak dzisiaj. Nikt z tego powodu nie lamentował, nie tragizował. Po prostu owinięto to jakąś tam szmatką i na tym się to skończyło. Ale to ropiało i ropiało i ropiało. I to się stało gdzieś w czerwcu, cały czerwiec, cały lipiec, cały sierpień. Praktycznie to ropiało wszystko. A już musiałem we wrześniu iść do szkoły. I kiedyś tak siedziałem na takim wzgórku, a pewna starsza kobieta szła i mówi, no słuchaj Michał, no co ty tam z tą nogą masz za problem? No mówię jej, no stanął mi koń, nie może się to zagoić. No słuchaj chłopcze, to ci się nigdy nie zagoi, jak ty to będziesz ciągle owijał, jak ty to ciągle będziesz zatykał. Wreszcie to odwiń, a przede wszystkim umyj porządnie. A więc przede wszystkim umyj porządnie i odwiń to! I tak posłuchałem mądrości tej starszej kobiety, wymyłem to porządnie, zrzuciłem tę szmatkę, którą owijałem, okrywałem. I czy wiecie, że do 2 tygodni mi się wszystko zagoiło? Zabliźniło się. Po prostu wystawiałem to na słońce, a słońce mi robiło swoje. Osuszało, aż wreszcie wszystko się zagoiło. Jeśli ukrywamy, o Panie, no wszyscy mają problem z pornografią. No Panie, no wszyscy się oglądają za ładnymi mężczyznami albo za ładnymi kobietami. No może takie drastyczne przykłady. Ale no, ja nie mogę powstrzymać języka, taki już jestem i trudno, nic na to nie poradzę. No nie mogę nic, no taki jestem. No daruj, ale ja taki jestem. Jak się zdenerwuję, to cię wiesz. No więc no to można w ten sposób, ale to nie jest chrześcijaństwo. To nie jest chrześcijańskie. Bóg nas często wstawia w takie sytuacje właśnie po to, żebyśmy to odkryli. Powiedzieli, Panie, mam z tym problem. To nie On jest winien, to ja. Ja mam problem. Problem jest we mnie, nie w Nim. Jeśli nawet On mnie zdenerwował, to Bóg mógł go użyć jako naczynia po to, żebym ja się zdenerwował i żebym zobaczył to. I wtedy to odkrywamy przed Bogiem, modlimy się i Bóg to uzdrawia. A więc jest tu ta bardzo ścisła kooperacja nas z Bogiem. Bóg niczego nie zrobi bez nas, jeśli my nie będziemy tego chcieli, ale i my niczego nie zrobimy bez Boga. Jeśli my tego Bogu nie przedstawimy, nie objawimy, nie otworzymy, Bóg tego nie będzie mógł zmienić. I na koniec proponuję wam, abyście sobie kiedyś przeczytali, przeanalizowali, przemyśleli tak bardzo, bardzo szczegółowo, znane doskonale miejsce z listu apostoła Pawła do Koryntian, z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z 3 rozdziału, wiersz 17 i 18. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Dajmy wolność Duchowi Świętemu. Dawajmy wolność Duchowi Świętemu. Ale do czego? W czym? My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Czego Pan się tutaj od nas domaga? Czego Pan tutaj od nas oczekuje? Że wszyscy będziemy stać w obliczu Ducha Świętego z odsłoniętym obliczem. A jeśli będziemy stać z odsłoniętym obliczem, będziemy doznawać czego? Przemiany. Zostajemy przemienieni. Kto zostaje przemieniony? Ten, kto stoi przed Panem z otwartym obliczem. Panie, nie mam naprawdę nic do ukrycia. Oto jestem. Przeszpieguj mnie. Przejrzyj mnie. Widzisz moją słabość. Widzisz tę moją słabość. Otwieraj to miejsce. Otwórz to miejsce. A Duch Święty, jeśli Mu dasz wolność, będzie odciskał na nas, na Tobie i na mnie obraz Chrystusa Jezusa. Charakter Jezusa Chrystusa. Charasso. Oto jestem, Panie. Odciśnij na mnie swoją naturę, swój obraz.
A więc przemiana charakteru to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Proszę, nie zniechęcajcie się, bo przemiana charakteru to nie jest coś, co się dzieje w jednej chwili, tak jak nowonarodzenie. Przemiana charakteru to jest coś, co trwa, trwa i trwa w zależności od naszej społeczności z Bogiem, od naszej szczerości. I powiem tak, niektórzy ludzie szybko idą, postępuje ich przemiana, a inni do końca życia pozostają tacy sami. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że nigdy tego miejsca nie udostępnili Duchowi Świętemu, aby je przemienił. I to jest tragedia. Tragedia tych, którzy umierają i nie doznali żadnej przemiany. Niech Bóg nam pomoże, abyśmy nie byli ludźmi, którzy tylko udają chrześcijan. Tak jak mówi apostoł Paweł, że w ostatecznych dniach kościoły napełnią się tymi, którzy będą pozorantami. Inaczej mówiąc, będą praktykującymi, ale niewierzącymi. Bo chyba to słowo można, to powiedzenie można by było do tego odnieść. Niech Pan przemienia nasz charakter.